Kinga, dzisiaj niestety wasza porażka. Co tak naprawdę nie zagrało tutaj w Rybniku? Myślę, że mieliśmy sytuacje, dużo sytuacji można by nawet powiedzieć, ale chłodnej głowy brakuje w końcowych sytuacjach. Myślę, że to przeważa w tym, że po prostu nie jesteśmy w stanie strzelić bramek. Ten wynik dzisiaj odzwierciedla tak naprawdę grę waszą? No myślę, że nie. Mieliśmy dużo więcej sytuacji, to my przeważaliśmy, byliśmy na połowie przeciwników, no ale właśnie ten brak chłodnej głowy, czy nawet dwa niewykorzystane rzuty karne, no to pokazuje, że jesteśmy w stanie wygrywać, ale no nie wiadomo. Ty w swoim młodym wieku notujesz kolejny występ, to chyba jednak jakiś plus dzisiaj można wyciągnąć. No myślę, że tak, choć myślę, że mogłam zrobić trochę więcej, dać siebie więcej, znaczy może nie dać siebie więcej, bo myślę, że dałam ile mogłam, ale gdzieś tam się przebić, uderzyć. No i tak myślę, że to cieszy, że w tak młodym wieku właśnie gram na takim poziomie. Dziękuję ci bardzo. Julia, dzisiaj wasze zwycięstwo 6-1, twój hat-trick, to chyba można powiedzieć, że MVP spotkania przypisujemy tobie. Tak, można tak powiedzieć. Nie no, ogólnie cała drużyna bardzo dobrze zagrała. Hat-trick jest, ale liczy się gra całego zespołu. Gdyby nie koleżanki z drużyny, wydaje mi się, że nie udałoby mi się strzelić aż tylu bramek. Także bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Gra zespołowa dzisiaj chyba na wysokim poziomie, można to powiedzieć? Można tak powiedzieć, niekoniecznie, ale razem do celu, także wspierałyśmy się, pomagałyśmy sobie i gra układała się na naszą korzyść. O co walczycie tak naprawdę w tej lidze w pierwszej? Można było rzec o awans, ale raczej chcemy utrzymać się w środku tabeli, jak najwyższy rezultat i to jest nasz cel na końcówkę tej ligi. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Julia, zwycięstwo wasze 6-1, czy dzisiaj bronisz dwa rzuty karne, można powiedzieć, że druga chyba, albo nawet pierwsza najlepsza zawodniczka. Jak ty ocenisz swój występ tutaj? Tutaj ten teren jest zawsze dla nas ciężki, zawsze z Rybnikiem miałyśmy problemy. Dzisiaj na szczęście nam udało się, wygrałyśmy te 6-0, więc no, cieszymy się bardzo z zwycięstwa, z 3 punktów kolejnych. Masz jakiś przepis na bronienie rzutów karnych w tak małym odstępie czasowym? Nigdy mi się to nie zdarzyło, więc tutaj jakby moja intuicja tylko zadziałała. Stwierdziłam, że pójdę w lewo, poszłam w lewo. Na szczęście skutecznie. Ta bramka jedna stracona za Kołnierz ci poszło. No, trochę tutaj powiedzieliśmy dobrego od ciebie, to teraz proszę się wytłumaczyć, dlaczego ta bramka stracona. Już miałam jakby przeświadczenie, że dziewczyny będą dawały wysokie piłki w pole karne. Za wysoko się ustawiłam, niestety niesygnalizowany strzał. No niestety, zawsze musi być jakiś błąd meczu, bo to by był za idealny mecz w moim wykonaniu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Patrycja, dzisiaj niestety porażka, ale chyba wynik tak naprawdę nie odzwierciedlał waszej gry tutaj. Tak, no myślę, że wynik jest za wysoki troszkę, ale tutaj no tu nie mamy wytłumaczenia. No fakt, dzisiaj graliśmy bez bramkarki i po błędach indywidualnych tracimy wiele bramek, także tutaj nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie, bo to nie była jakaś finezyjna gra Środy Wielkopolskiej, tylko to były nasze błędy indywidualne. Może gdzieś w głowach siedziało to, że gramy bez bramkarki. No i myślę, że to spowodowało, bo myślę, że wynik jest za wysoką karą. Dzisiaj mogło być troszkę mniej. Myślę, że gdybyśmy faktycznie dysponowali pełnym składem, wynik czy tam mecz by był całkiem inny. Kiedy możemy mieć jakieś przełamanie w lidze? Myślę, że w przyszłych kolejkach. Tu ciężko powiedzieć o przełamanie, bo tu wygraliśmy z Tczewem 2 kolejki temu. Widzimy, że ta liga jest bardzo wyrównana. Tak naprawdę każdy może wygrać z każdym. Mamy przykład tutaj lidera SWD, który był jeszcze 2 kolejki temu i każdy myślał, że już jest w ekstralidze. Tak naprawdę 2 porażki sprawiły to, że jest gdzieś tam w środku tabeli. Także ta liga jest niezwykle wyrównana i tutaj niespodziankę może sprawić każdy w każdym meczu, także ja myślę, że sprawa awansu, spadku jest jeszcze otwarta. Chyba ten jeden pozytyw możemy wyciągnąć, ta twoja bramka z dystansu, chyba to jednak cieszy. Cieszy na pewno, bo to drugi mecz z bramką, w ostatnim meczu też udało się gdzieś tam zdobyć, także można powiedzieć, że się odblokowałam. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry prognostyk przed następnymi meczami, bo nie ukrywajmy, że sezon dobiega końca, a gdzieś tam te zawsze jakieś zdobycze indywidualne cieszą. Tak słabo wykonałyście te karne, czy to jednak tak dobra bramkarka, że 2 jedenastki niewykorzystane? Myślę, że
tutaj trzeba oddać bramkarce to, że tę sytuację wybroniła, bo karny to jest wiadomo, że po stronie strzelającego jest raczej większa szansa zdobycia gola, no ale też myślę, że były źle uderzone. Ja sama wiem, że źle uderzyłam w środek bramki, nawet nie chciałam w to miejsce trafić, także uważam to trochę mój błąd, ale też oddaję zasługę bramkarce, która no wyśmienicie te dwa karne wyciągnęła. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.